Nazywam się Małgorzata Żuławnik, pracuję w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Jestem z wykształcenia nauczycielem historii. Wcześniej pracowałam w szkole, pracowałam też w ośrodku Karta i w Domu Spotkań z Historią. To, co jest najciekawsze moim zdaniem w źródłach historycznych, także źródłach niepisanych, to jest to, że dają informacje z pierwszej ręki, nieprzetworzone przez historyków, więc pozwalają wyciągać samodzielne wnioski. Możemy w ten sposób pokazać, że praca historyka jest pracą detektywa, że pozwala odkrywać prawdę, pozwala ustalać, jak wyglądała historia, jak żyli ludzie, pozwala ustalać nie tylko przebieg wydarzeń, ale też bardzo wiele rzeczy dotyczących historii społecznej, czyli tego, jak się ubierali ludzie, jak wyglądały budynki, jak wyglądała ulica na co dzień, jak wyglądały święta, ale też co świętowano, jakie wydarzenia były ważne. Jest jeszcze druga strona medalu. Możemy wykorzystywać źródła historyczne nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do kształtowania pewnych umiejętności, które mogą się uczniom przydać w zupełnie innych sytuacjach, takich pozaszkolnych, czyli umiejętność krytycznej analizy źródeł pozwala na przykład też z dystansem traktować przekaz medialny, pozwala oceniać wiarygodność źródeł, z których płyną informacje. Ale klucz do zrozumienia tkwi w zadaniu właściwych pytań, czyli przystępując do analizy źródła, musimy wiedzieć, czego chcemy się dowiedzieć. Drugim sposobem wykorzystania źródła to źródła od osób indywidualnych, czyli relacje świadków, czyli wspomnienia czy zdjęcia pozwalają bardzo często zejść na niższy poziom analizy. Jeżeli na przykład mówimy o bardzo traumatycznych wydarzeniach, choćby z okresu II wojny światowej, mówimy o deportacjach, czy mówimy o zbrodni katyńskiej, to pokazanie fragmentu dokumentów czy fragmentu listów na przykład dzieci do tych zamordowanych oficerów pozwala zejść z poziomu 22 tysięcy zamordowanych do poziomu losów, tragicznych losów indywidualnych ludzi. To w przypadku uczniów pozwala oddziaływać na emocje i w ten sposób ułatwia zapamiętanie i na tym można też bazować w dalszej nauce. Ze źródłami historycznymi warto pracować nie tylko na lekcjach, ale też zachęcić uczniów do samodzielnych poszukiwań. Taką najprostszą rzeczą, którą uczniowie mogą zrobić samodzielnie, to jest przygotowanie drzewa genealogicznego własnej rodziny. Ale już starszych uczniów warto zachęcić do badania historii lokalnej, do szukania bohaterów ważnych wydarzeń historycznych w swoim otoczeniu. Myślę, że na co dzień to najłatwiej korzystać z internetu, do którego dostęp mamy wszyscy. Warto szukać w sieci źródeł, które są opublikowane. W sieci można znaleźć wiele portali, na których znajdują się zarówno źródła ikonograficzne, skany dokumentów, znajdują się fragmenty nagrań świadków. Zapraszam do odwiedzenia strony Instytutu Pamięci Narodowej, adres www.pamięć.pl. Tam znajdują się portale tematyczne, m.in. portal dotyczący księdza Jerzego Popiełuszki, portale dotyczące wszystkich ważniejszych wydarzeń dwudziestowiecznej historii Polski. Bardzo ciekawym portalem tworzonym przez sieć stowarzyszeń nauczycielskich europejskich Euroclio jest portal historiana.eu, gdzie można znaleźć mnóstwo źródeł historycznych, zwłaszcza ikonograficznych, dotyczących także historii XX wieku. W tym roku znajduje się tam bardzo duży zasób źródeł dotyczących I wojny światowej. Warto zajrzeć na portale prowadzone przez Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią, na audiotekę czy fonotekę. Bardzo bogate zasoby nagrań dźwiękowych znajdują się na portalu Polskiego Radia. Są tam też unikalne nagrania, przemówień Józefa Piłsudskiego choćby, czy Ignacego Jana Paderewskiego. Także na wielu portalach znajdują się fragmenty filmów, fragmenty programów, czy różne inne obrazy archiwalne. Bardzo wiele numerów prasy znajduje się w bibliotekach cyfrowych, które są prowadzone przez wszystkie większe biblioteki państwowe.